Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Maria oraz telewidzów telewizji Trwam i zapraszam na środową audiencję generalną z udziałem papieża Franciszka, która dzisiaj odbywa się już na świeżym powietrzu, a dokładnie na dziedzińcu świętego Damazego w Pałacu Apostolskim. Audiencja rozpocznie się tak jak zawsze znakiem Krzyża Świętego i pozdrowieniem liturgicznym, a następnie usłyszymy fragment Pisma Świętego i katechezę papieża Franciszka. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, pokój niech będzie z wami. W tej chwili odczytany zostanie fragment Pisma Świętego. Tym razem jest on zaczerpnięty z Księgi Psalmów, a dokładnie z Psalmu 10, wersety 1 oraz 12, 13 i 14. Ten fragment będzie odczytany również w języku polskim, a teraz zapraszam, abyśmy wsłuchali się w czytanie Pisma Świętego, tego fragmentu, w różnych językach. Non ne chiederai conto, eppure tu vedi l'affanno e il dolore, li guardi e li prendi nelle tue mani. A te si abbandona il misero, dell'orfano tu sei aiuto. Parola di Dio. Du livre des Psaumes. Pourquoi, Seigneur, es-tu si loin? Pourquoi te cacher au jour d'angoisse? Lève-toi, Seigneur, Dieu étend la main. N'oublie pas le pauvre. Pourquoi l'impie brave-t-il le Seigneur en lui disant, viendras-tu me chercher? Mais tu as vu, tu regardes le mal et la souffrance. Tu les prends dans ta main. Sur toi repose le faible. C'est toi qui viens en aide à l'orphelin. Parole du Seigneur. A reading from the book of Psalms. O Lord, why do you stand afar off and hide yourself in times of distress? Arise, O Lord. Lift up your hand, O God. Do not forget the poor. Why should the wicked spurn God, saying in his heart, you will not call to account? But you have seen the trouble and sorrow. You note it. You take it in your hands. The helpless one relies on you, for you are the helper of the orphan. The word of the Lord. Thanks be to God. Lesung aus dem Buch der Psalmen. Herr, warum bleibst du so fern, verbirgst dich in Zeiten der Not? Herr, steh auf, Gott erhebt deine Hand, vergiss die Elenden nicht. Warum darf der Frevler Gott verachten und in seinem Herzen sagen, du ahndest nicht? Du, ja, du hast Mühsal und Kummer gesehen, schau hin und nimm es in deine Hand. Dir überlässt es der Schwache. Der Weise bist du ein Helfer geworden. Wort des lebendigen Gottes. Danke sei Gott. Lectura del libro de los Salmos. ¿Por qué te quedas lejos, Señor, y te escondes en el momento del aprieto? Levántate, Señor, extiende tu mano. No te olvides de los humildes. ¿Por qué ha de despreciar a Dios el malvado, pensando que no le pedirá cuentas?
pero tú ves las penas y los trabajos. Tú miras y los tomas en tus manos. A ti se encomienda el pobre, tú socorres al huérfano. Palabra de Dios. Leitura do livro dos Salmos. Ó Senhor, por que ficais assim tão longe? E no tempo da aflição vos escondeis. Levantai-vos, ó Senhor, erguei a mão. Não esqueçais os vossos pobres para sempre. Por que o ímpio vos despreza desse modo? Por que diz no coração: Deus não castiga? Vós, porém, vedes a dor e o sofrimento. Vós olhais e tomais tudo em vossas mãos. A vós, o pobre se abandona confiante. Sois dos órfãos, vigilante protetor. Palavra do Senhor. قراءة من سفر المزامير. لماذا يا رب تقف بعيدا وفي زمن الضيق تحتجب؟ قم أيها الرب الإله وارفع يدك ولا تنسى الوضعاء. لما استهان الشرير بالله وقال في قلبه: إنك لا تطالب. رأيت أنت الغم والعناء وتنظر لتجعلهما في يدك. إليك البائس يسلم أمره واليتيم كنت أنت نصيره. كلام الرب. Czytanie z Księgi Psalmów. Dlaczego z dala stoisz, o Panie? W czasach ucisku się kryjesz. Powstań, o Panie, wznieś swą rękę, Boże. Nie zapominaj o biednych. Dlaczego występny gardzi Bogiem, mówi w swym sercu: nie pomści? A ty widzisz trud i boleść. Patrzysz, by je wziąć w swoje ręce. Tobie się biedny poleca, tyś opiekunem sieroty. Oto słowo Boże. Wsłuchajmy się teraz w słowa katechezy papieskiej. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Drodzy bracia i siostry, dzień dobry. Sono contento. Jestem bardzo zadowolony, że na nowo mam możliwość tych spotkań twarzą w twarz, ponieważ no nie jest rzeczą zbyt ładną i dobrą dla mnie, aby mówić tylko do kamery. A teraz po tylu miesiącach, dzięki również odwadze księdza prałata Sapienzy, możemy być tutaj wszyscy razem. Spotkać ludzi, spotkać was, każdego, który ma własną historię. Ludzi, którzy przybywają z wielu miejsc: Włoch, Stanów Zjednoczonych, Kolumbii. Również bardzo mała drużyna piłki nożnej, czterech braciszków, którzy tutaj po prostu są razem z nami, przybyli tutaj do nas.
To jest wielka radość widzieć was wszystkich i sprawia mi to ogromną przyjemność, żebyśmy mogli być tutaj tak jak wszyscy jako bracia i mówić do was bezpośrednio. Jak również ludzie, którzy być może są daleko, ale zawsze stają się bliscy. Ludzie, którzy przybywają z różnych miejsc, z Luna Parku, z różnych innych miejsc, gdzie pracują. Dziękuję wam za obecność i zanieście to przesłanie papieskie wszystkim. I powiedzcie im, że ja modlę się za wszystkich, jednocześnie proszę, aby modlili się za mnie. I mówiąc o modlitwie, modlitwa chrześcijańska, podobnie jak całe życie chrześcijańskie, nie jest spacerkiem. Żaden z wielkich ludzi modlitwy, których spotykamy w Biblii i w historii Kościoła, nie miał spokojnej, wygodnej modlitwy. Można oczywiście modlić się troszeczkę tak byle jak, ale to nie jest modlitwa. Modlitwa daje nam z pewnością wielki pokój, ale przez zmagania wewnętrzne, czasem bezlitosne, które mogą towarzyszyć nawet długim okresom życia. Modlitwa nie jest więc rzeczą łatwą. I dlatego tak często uciekamy od modlitwy. Za każdym razem, kiedy chcemy to uczynić, natychmiast przychodzi nam na myśl wiele innych czynności, które w danym momencie zdają się ważniejsze i pilniejsze. To zdarza się również i mnie. Wtedy, kiedy mam się modlić, zawsze przypomina mi się, że muszę zrobić to czy tamto. Po prostu tak jest, że uciekamy często od modlitwy. Niemal zawsze po odłożeniu modlitwy na później uświadamiamy sobie, że te rzeczy wcale nie były istotne i że być może zmarnowaliśmy czas. W ten sposób zwodzi nas nieprzyjaciel. Wszyscy ludzie Boży, mężczyźni i kobiety, opowiadają nie tylko o radości modlitwy, ale także o trudach i znużeniach, jakie może ona sprawić. Niekiedy jest to bezlitosna walka o dotrzymanie czasu i sposobu modlitwy. Niektórzy święci prowadzili ją przez lata, nie odczuwając jej smaku, nie dostrzegając jej przydatności. Milczenie, modlitwa i skupienie są ćwiczeniami trudnymi, a czasami natura ludzka buntuje się. Wolelibyśmy być gdziekolwiek indziej na świecie, ale nie tam, w tej kościelnej ławce, modląc się. Ci, którzy chcą się modlić, muszą pamiętać, że wiara nie jest łatwa, a czasem przebiega w niemal całkowitym mroku, bez tych punktów odniesienia. To są te momenty życia wiary, które są całkowicie ciemne. I dlatego niektórzy święci nazywają to ciemną nocą, ponieważ nic nie odczuwamy. Ale i tak ja muszę kontynuować modlić się. Katechizm wymienia długą listę nieprzyjaciół modlitwy. Niektórzy wątpią, czy może ona naprawdę dotrzeć do Wszechmogącego? Dlaczego Bóg milczy? Czasami jest tak, że można powiedzieć dwa słowa i koniec. W obliczu nieuchwytności spraw Bożych inni podejrzewają, że modlitwa jest zwykłym zabiegiem psychologicznym. Czymś, co może być użyteczne, ale nie jest ani prawdziwe, ani konieczne. Można być wręcz praktykującym, nie będąc wierzącym. Najgorsi nieprzyjaciele modlitwy tkwią jednak w nas samych. Katechizm tak ich określa. Zniechęcenie z powodu oschłości, zasmucenie, że nie wszystko dajemy Panu, gdyż mamy wiele posiadłości, zawód, że nie zostaliśmy wysłuchani zgodnie z naszą własną wolą, zraniona pycha, która utwierdza nas wskutek naszego poczucia niegodności, ponieważ jesteśmy grzesznikami, czy uczulenie na bezinteresowność modlitwy.
Jest to oczywiście lista skrócona, która mogłaby zostać poszerzona. Co czynić podczas pokusy, kiedy wszystko zdaje się chwiejne? Jeśli przyjrzymy się historii duchowości, natychmiast zauważymy, że mistrzowie duszy bardzo jasno rozumieli opisaną przez nas sytuację. Aby ją przezwyciężyć, każdy z nich ofiarował jakiś wkład, słowo mądrości lub sugestie, jak stawić czoła okresom najeżonym trudnościami. I nie chodzi o jakieś teorie wypracowane. Opracowane przy biurku. Nie chodzi tutaj o jakieś rozbudowane teorie, lecz o rady zrodzone z doświadczenia, które pokazują, jak ważne jest stawianie oporu i wytrwałość w modlitwie. Ciekawe byłoby przejrzenie przynajmniej niektórych z tych rad, ponieważ każda z nich zasługuje na pogłębienie. Na przykład ćwiczenia duchowe świętego Ignacego z Loyoli. To na przykład książeczka o wielkiej mądrości, która uczy, jak uporządkować swoje życie. Uświadamia nam, że powołanie chrześcijańskie jest wojowaniem, jest decyzją, aby stać pod sztandarem Jezusa Chrystusa, a nie pod sztandarem diabła, starając się czynić dobro nawet wtedy, gdy staje się to trudne. W chwilach próby warto pamiętać, że nie jesteśmy sami, że ktoś nad nami czuwa i chroni nas. Także święty Antoni Opat, twórca monastycyzmu chrześcijańskiego, przeżywał w Egipcie straszne chwile, kiedy modlitwa stawała się bezlitosną walką. Jego biograf, święty Atanazy, biskup Aleksandrii, wspomina, że jedno z najgorszych wydarzeń przydarzyło się świętemu pustelnikowi około 35 roku życia, czyli w wieku średnim, który dla wielu ludzi wiąże się z kryzysem. Antoni był roztrzęsiony tą próbą, ale stawiał opór. Kiedy wreszcie powrócił spokój, zwrócił się do swego Pana tonem niemal pełnym wyrzutu. Gdzie byłeś, Panie? Dlaczego nie ukazałeś mi się na początku, żeby zakończyć moje katusze? A Jezus odpowiedział: Antoni, byłem, ale chciałem zobaczyć Twoje zmagania. A więc wojować, walczyć w czasie modlitwy. I wiele razy właśnie modlitwa to jest walka. Przypomina mi się teraz pewna rzecz, którą przeżyłem bardzo blisko, kiedy byłem w innej diecezji. Było małżeństwo, które miało córkę chorą na chorobę, gdzie nawet lekarze nie wiedzieli, jaka to choroba. I w szpitalu lekarz mówi do mamy: no, proszę panią, niech pani zawoła swojego męża, który pracuje, ponieważ dziecko nie przeżyje nocy, nie możemy już nic zrobić. I ten człowiek być może nie chodził nawet co niedzielę do kościoła na mszę, ale miał bardzo mocną wiarę. Wyszedł płacząc, jego żona została przy dziecku i płakała. Wsiadł do pociągu ten mężczyzna i pojechał właśnie tym pociągiem do Bazyliki Matki Bożej Luján, patronki Argentyny. I tam bazylika była już zamknięta. Było już praktycznie około 22. I on złapał tak mocno kraty bazyliki, wejścia, i całą noc w takiej postawie modlił się do Maryi, walcząc tą modlitwą o zdrowie swojej córki. To nie jest fantazja, ja to sam widziałem. I walczył całą noc w takiej postawie. I w końcu z rana, gdy otwarto kościół, wszedł, pozdrowił Maryję i wrócił do domu. Ale całą noc trwał w tej walce modlitwy.
I gdy powrócił, szuka żony, ale nie mógł jej znaleźć. Pewnie moja żona po prostu odeszła. Ale Maria przecież nie może mi tego zrobić. I nagle zobaczył ją uśmiechniętą. I mówi, co się dzieje, że taka zmiana. I żona mu wyjaśniła, że córka została uzdrowiona. To był właśnie ten przykład tego mężczyzny, który całą noc walczył na modlitwie. Modlitwa czyni cuda, ja to widziałem. I właśnie w centrum tej łagodności Boga, który miłuje nas jako Ojciec, i czasami wtedy, kiedy nie daje nam tej łaski akurat, której chcemy, daje nam inną łaskę. Ale musimy pamiętać, że modlitwa to zawsze jest wojowanie, to zawsze jest walka. Czasami jest tak, że prosimy o łaskę, której potrzebujemy, ale tak prosimy byle jak, tak jakbyśmy nie chcieli, żeby Pan Bóg nam tę łaskę dał. Tak te rzeczy ważne i poważne, tak nie można prosić. Byle jak. Modlitwa to jest walka i Pan zawsze jest z nami. Jezus jest zawsze z nami. Jeśli w chwili zaślepienia nie jesteśmy w stanie dostrzec Jego obecności, to uda nam się to w przyszłości. Zdarzy się nam również powtórzyć to samo zdanie, które pewnego dnia wypowiedział patriarcha Jakub. Prawdziwie Pan jest na tym miejscu, a ja nie wiedziałem. Na końcu naszego życia, patrząc wstecz, my również będziemy mogli powiedzieć: myślałem, że jestem sam, ale nie. Ale nie byłem sam. Jezus był ze mną. Wszyscy będziemy mogli tak powiedzieć. Dziękuję. Wysłuchaliśmy właśnie katechezy papieża Franciszka o walce w modlitwie, a teraz będziemy mogli usłyszeć streszczenia tejże katechezy wraz z pozdrowieniami skierowanymi do papieża ze strony wiernych różnych języków, jak również pozdrowieniami samego Ojca Świętego, który skieruje swoje słowa do ludzi, którzy uczestniczą w tej audiencji poprzez telewizję, radio, internet w różnych językach. Na początku język francuski. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Voici le résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer le pape François. Chers frères et sœurs, la prière chrétienne, comme toute la vie chrétienne, est un combat intérieur, parfois dur, qui peut durer tout au long de la vie. Prier n'est pas une chose facile. En effet, le silence, la prière, la concentration sont des exercices difficiles et quelquefois la nature humaine se rebelle. C'est pourquoi celui qui veut prier doit se rappeler que la foi n'est pas facile et qu'elle avance parfois dans une obscurité presque totale, sans point de référence. Les pires ennemis de la prière se trouvent en nous. Pour le catéchisme, il s'agit du découragement, de la tristesse, de la déception, de notre orgueil et de l'allergie à la gratuité de la prière. Face à ces tentations, alors que tout semble vaciller, les maîtres spirituels ont montré l'importance de résister et de persévérer dans la prière. Les exercices spirituels de Saint Ignace de Loyola nous enseignent par exemple à mettre de l'ordre dans notre vie et à chercher à faire le bien, même quand cela devient difficile. Dans les moments d'épreuve, il est bon de se rappeler que nous ne sommes pas seuls. Jésus est toujours avec nous. Même si dans un moment d'aveuglement, nous ne parvenons pas à voir sa présence, nous y parviendrons à l'avenir.
Ainsi, à la fin de notre vie, nous pourrons dire « Je pensais être seul, mais non, je ne l'étais pas. Jésus était avec moi. » Et maintenant, le Saint-Père va saluer en italien les francophones. Saluto cordialmente i fedeli di lingua francese. Fratelli e sorelle, in questo pozdrawiam serdecznie wiernych języka francuskiego, bracia i siostry. W tym miesiącu poświęconym Maryi Dziewicy uczmy się od niej, że modlitwa jest najlepszą bronią w życiu chrześcijańskim. A bez wytrwałej modlitwy nie jest możliwe żadne zwycięstwo. Nad wami i nad każdą waszą rodziną wzywam błogosławieństwa Bożego. I za chwilę usłyszymy streszczenie katechezy oraz pozdrowienia w języku angielskim. Je salue cordialement les personnes de langue française. Frères et sœurs, en ce mois consacré à la Vierge Marie, apprenons d'elle que la prière est la meilleure arme de la vie chrétienne et que sans une prière persévérante, aucune victoire sur le mal n'est possible. Sur vous et sur chacune de vos familles, j'invoque la bénédiction de Dieu. Most Holy Father, the English-speaking faithful wish to express to you their sentiments of respect and esteem and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. The Holy Father will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to all children and young people, the elderly and the sick. His Holiness also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose. The following is a summary of the Holy Father's words this morning. Dear brothers and sisters, in our continuing catechesis on Christian prayer, we now consider the traditional theme of spiritual combat. The great spiritual masters recognize that prayer is not always easy, for our human nature is frequently distracted or tempted by seemingly more important priorities. The Catechism teaches that prayer, although a free and unmerited gift of God, can be affected by our human experiences of discouragement, sadness, or disappointment. Many of the saints, in fact, experience long periods of spiritual dryness and even darkness. They teach us that only response to these temptations is greater perseverance. Saint Ignatius of Loyola uses military imagery to stress the importance of discipline in our efforts to serve under the banner of Christ. Saint Anthony learned from his harsh spiritual battles in the desert that although God may at times seem absent amid these struggles, he remains always at our side. In our daily efforts to persevere in prayer, may we trust that our own spiritual combat, like that of Jacob and the angel, will bear fruit in a deeper and more mature relationship with the Lord. The Holy Father will now greet the English-speaking faithful in Italian. Saluto cordialmente i fedeli di lingua inglese. Pozdrawiam serdecznie wiernych mówiących po angielsku. Przygotowując się do celebracji wniebowstąpienia Pańskiego, wzywam nad wami i waszymi rodzinami pokoju i radości, które pochodzą od Chrystusa Zmartwychwstałego. Niech Bóg was błogosławi.
I za chwilę kolej na język niemiecki. As we prepare to celebrate the ascension of the Lord, I invoke upon you and your families the peace and joy that come from the risen Christ. May God bless you. Heiliger Vater, die Gläubigen deutscher Sprache bekunden Ihnen, dem Nachfolger des heiligen Petrus, aufrichtige Verbundenheit, Dankbarkeit und Verehrung. Sie versichern Sie zugleich Ihres besonderen Gebetsgedenkens für Ihren apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Danach erteilt der Heilige Vater den apostolischen Segen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen mit ein, besonders die Kinder, die älteren Menschen und die Kranken. Zugleich segnet er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Liebe Brüder und Schwestern, das Gebet erfordert, wie das christliche Leben überhaupt, immer unsere Anstrengung. Alle großen Beter in der Bibel und in der Kirchengeschichte bezeugen sowohl den inneren Frieden, den das Gebet schenkt, zugleich aber auch den geistlichen Kampf, der mit dem Gebet verbunden ist. Beten bedeutet ein inneres Ringen mit sich selbst und ein Kampf gegen die List des Versuchers, der alles daran setzt, uns vom Beten und von der Vereinigung mit Gott abzuhalten. Einige Heilige haben diesen Kampf jahrelang ausdauernd gekämpft. Sie beteten weiter, auch wenn sie beim Beten nichts empfanden als Trockenheit, auch wenn das Gebet augenscheinlich nichts nützte, auch wenn Gott scheinbar stumm blieb. Es ist lohnend, sich mit den wertvollen Erfahrungen und Weisungen der großen geistlichen Gestalten unserer Tradition näher zu beschäftigen. Sie zeigen etwa, wie wichtig es ist, standhaft im Gebet auszuharren, und sie erinnern uns daran, dass wir nie allein sind, dass einer über uns wacht und uns beschützt. Als der heilige Mönchsvater Antonius nach einem langen und harten inneren Kampf endlich wieder seinen Frieden fand, fragte er den Herrn: Wo warst du? Warum bist du nicht zu Anfang gekommen, um meine Qualen zu beendigen? Jesus antwortete ihm: Antonius, ich war hier, aber ich wartete, um dein Kämpfen zu sehen. Cari fratelli e sorelle di lingua tedesca. Drodzy bracia i siostry języka niemieckiego, uroczystość wniebowstąpienia, która przypada jutro, niech skieruje nasze spojrzenia bardziej ku wysokości, aniżeli ku rzeczom ziemskim. Jednocześnie przypomina nam misję, jaką Pan powierzył nam tutaj na ziemi. Niech Duch Święty nas prowadzi w dobrej walce, którą musimy stoczyć. I za chwilę usłyszymy skrót katechezy w języku hiszpańskim. Przypomnijmy, że jest to język ojczysty papieża Franciszka, dlatego będzie ona odczytana właśnie przez samego Ojca Świętego, który później skieruje też słowa pozdrowienia do pielgrzymów języka hiszpańskiego. Santo Padre, los fieles de lengua española que participan en esta audiencia desean presentarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, el Santo Padre impartirá la bendición apostólica de modo particular a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendecirá también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, reflexionamos hoy sobre la oración como combate espiritual. Rezar no es sencillo, aunque todo el mundo puede rezar. El silencio, la concentración, la oración son ejercicios no fáciles,
y a veces la naturaleza humana se revela. El Catecismo de la Iglesia Católica enumera algunos de los obstáculos para la oración que podemos encontrar fuera o dentro de nosotros mismos. Por ejemplo, el desánimo, la tentación del activismo, la decepción, pensar que no somos escuchados, y así podemos enumerar más. La experiencia de los grandes orantes nos muestra que la oración no es solo fuente de consolación y alegría, sino también momentos de lucha, de cansancio, de sequedad. Ninguno de estos personajes tuvo una oración cómoda. La paz que alcanzaron llegó a través de un combate interior. Y en ese combate se nos pide decidir, como nos enseña San Ignacio de Loyola, si ponernos bajo la bandera de Jesucristo, es decir, si lo seguimos, si lo amamos, si servimos solo a Él, o si nos dejamos vencer por los engaños del maligno. Tengamos la certeza de que cuando rezamos nunca estamos solos y de que en los tiempos de prueba y oscuridad, cuando parece que todo se desmorona y no hay puntos de referencia, el Señor Jesús, aunque no percibamos su presencia, siempre está a nuestro lado. Nos reanima con su gracia, nos sostiene, nos guía y nos protege. Saludo cordialmente. Pozdrawiam serdecznie wiernych mówiących po hiszpańsku. Prośmy Pana, aby szczególnie w momentach posuchy, wątpliwości, pokus udzielił nam mocy Ducha Świętego, aby modląc się z pokorą, ufnością i wytrwałością, niech Święta Dziewica pomoże nam swoim matczynym stawiennictwem, abyśmy nigdy nie odłączyli się od Chrystusa. Niech Bóg was błogosławi. Dziękuję bardzo. I za chwileczkę przyjdzie kolej na skrót katechezy w języku portugalskim. Os fiéis de língua portuguesa presentes a esta audiência, bem como aqueles conectados através dos meios de comunicação social, testemunham a vossa santidade, sentimentos de gratidão e afeto filial, acompanhados de suas orações, pelas vossas intenções e pelo vosso ministério de sucessor de Pedro. Ao final da audiência, cantaremos o Pai Nosso em latim. Após a oração, o Santo Padre nos concederá a bênção apostólica, de modo especial, às crianças, aos idosos, aos doentes e a todos os que sofrem. Abençoará também os rosários e demais objetos de devoção que cada um traz consigo. Leio agora um resumo da catequese do Papa Francisco. Nenhum dos grandes orantes que encontramos na Bíblia e na história da Igreja teve uma oração cômoda. Certamente, a oração traz-nos grande paz, mas através de um combate interior, por vezes duro, que se pode arrastar por longos períodos de nossa vida. Rezar não é uma coisa fácil. Quando pensamos fazê-lo, subitamente nos vem à mente tantas outras atividades que naquele momento nos parecem mais importantes e mais urgentes. Em certos períodos, é uma dura luta manter-se fiel aos tempos e aos compromissos da oração. Preferiríamos estar em qualquer outra parte do mundo e não ali, naquele banco da igreja, a rezar. Os piores inimigos da oração encontram-se dentro de nós mesmos, e o Catecismo os descreve assim: desânimo na aridez, tristeza por não dar tudo ao Senhor, porque temos muitos bens, decepção por não sermos atendidos segundo a nossa própria vontade, o nosso orgulho ferido,
que se endurece perante a nossa indignidade de pecadores, alergia à gratuidade da oração. Nos tempos de prova, faz bem recordar que não estamos sós. Jesus está sempre conosco. Ao final de nossa vida, voltando o nosso olhar para trás, poderemos dizer: pensava que estava só, mas não, não estava. Jesus estava comigo. Agora o Santo Padre saudará em italiano os fiéis de língua portuguesa. Saluto cordialmente i fedeli di lingua portoghese. Pozdrawiam serdecznie wiernych języka portugalskiego. Jutro przypada Dzień Wielkiej Czci Matki Bożej Fatimskiej. Poddajmy się z ufnością jej matczynej opiece, szczególnie gdy napotykamy trudności w naszym życiu modlitewnym. Niech Bóg wam błogosławi. I za chwileczkę usłyszymy skrót katechezy i pozdrowienia w języku arabskim. Amanhã lembramos com grande veneração Nossa Senhora de Fátima. Coloquemo-nos com confiança sob sua maternal proteção, especialmente quando encontramos dificuldades na nossa vida de oração. Que Deus vos abençoe. أيها الأب الأقدس، يسر المؤمنون الناطقون باللغة العربية التعبير لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير المفعم بامتنانهم البنوي. إنهم يؤكدون صلاتهم لقداستكم ولشخصكم ولخدمتكم كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا صلاة الأبانا باللغة اللاتينية، ثم سيمنح قداسة البابا البركة الرسولية لكم ولجميع أحبائكم أيضا، وخاصة للأطفال وللمتزوجين حديثا وللمرضى وللمتألمين، وسيبارك كذلك المسابح والأشياء الخاصة بالتقويات التي جئتم بها لهذا الغرض. إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا فرانسيس. تأمل قداسة البابا اليوم في موضوع الجهاد، جهاد الصلاة. قال قداسته: الصلاة المسيحية مثل الحياة المسيحية كلها، ليست نزهة، إنها جهاد. كلما أردنا القيام بها يتبادر إلى ذهننا على الفور العديد من الأنشطة الأخرى، والتي تبدو في تلك اللحظة أكثر أهمية وأكثر إلحاحاً. ولكن بعد تأجيل الصلاة ندرك أن تلك الأشياء لم تكن ضرورية على الإطلاق، وأننا ربما أضعنا الوقت. هكذا يخدعنا العدو. ماذا تفعل في وقت التجربة عندما يبدو أن كل شيء يتداعى؟ قدم معلمو الروح بعض الأفكار لمواجهة الأوقات الصعبة، وما قدموه لنا ليس نظريات، بل هي نصائح ولدت من خبرتهم في الحياة وتظهر أهمية المقاومة والمثابرة في الصلاة. على سبيل المثال، الرياضات الروحية للقديس أغناطيوس دي لويولا هي كتيب فيه حكمة كبيرة ويعلمنا كيف نرتب حياتنا. يقول فيه أن الحياة المسيحية جهاد، وهي قرار للوقوف تحت راية يسوع المسيح. وفي أوقات التجربة يجب أن نتذكر أننا لسنا وحدنا، وأن هناك من يسهر علينا ويحمينا. حتى القديس أنطونيوس الكبير مؤسس الحياة الرهبانية واجه التجربة، لكنه جاهد وعاد إلى صفاء النفس واكتشف أن يسوع كان معه. يسوع معنا دائما، إن لم نقدر أن نراه في لحظة عمى يصيبنا سنراه في المستقبل، وسنقول يوما نحن أيضا كما قال يعقوب مرة في العهد القديم: حقا إن الرب في هذا المكان وأنا لم أعلم. والآن تحية البابا باللغة الإيطالية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية.
Saluti fedeli di lingua araba. Pozdrawiam wiernych języka arabskiego. Walka, zmaganie podczas modlitwy umacniają w nas wiarę i ją pogłębiają, a jednocześnie pozwalają nam zrozumieć, że Jezus nie jest daleko od nas, lecz zawsze jest z nami. Nawet jeśli Go nie widzimy w momentach słabości, to i tak możemy powiedzieć: myślałem, że jestem sam, a jednak nie, to nieprawda. Jezus był ze mną. Niech Pan Bóg błogosławi wam wszystkim i chroni was od wszelkiego zła. I za chwileczkę usłyszymy z krótka techezę oraz pozdrowienia w języku polskim. وهكذا يمكننا أن نقول اعتقدت أني كنت وحدي لكن لا لم أكن وحدي كان يسوع معي ليبارككم الرب جميعا وليحمكم دائما من كل شر Ojcze Święty Polacy przybyli na audiencję i wierni w Polsce, uczestniczący w niej poprzez środki masowego przekazu, pragną złożyć waszej świątobliwości najserdeczniejsze wyrazy czci i oddania oraz zapewnić o swej gorącej modlitwie we wszystkich intencjach związanych z apostolską posługą następcy Piotra. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Następnie Ojciec Święty udzieli wszystkim apostolskiego błogosławieństwa, obejmując nim szczególnie dzieci, osoby w podeszłym wieku i dotknięte cierpieniem. Pobłogosławi także różańce i dewocjonalia, jakie wierni przynieśli ze sobą. Streszczenie katechezy Ojca Świętego. Drodzy bracia i siostry, modlitwa chrześcijańska jest darem Bożej łaski oraz naszą odpowiedzią, jaką dajemy Bogu. Jest tajemnicą, która przenika naszą świadomość i podświadomość. Nie jest łatwym zadaniem, jest walką. Nie zawsze podczas modlitwy potrafimy myśleć do końca o Bogu. Pochłania nas tak wiele spraw. Katechizm Kościoła wymienia cały szereg trudności, jakie przychodzi nam niejednokrotnie pokonywać na modlitwie. Zniechęcenie z powodu oschłości, smutek, że nie wszystko potrafimy oddać Panu, poczucie niegodności, zwątpienie, bo Bóg ciągle milczy. Dochodzi do tego także nasze zmęczenie, niekiedy senność. Mistrzowie duchowości, na przykład święty Ignacy z Loyoli czy święty Antoni Opat, twórca monastycyzmu chrześcijańskiego, podkreślają, że naszą modlitwę powinna przenikać pokora, wytrwałość, zaufanie. Jest to nasza rozmowa z Bogiem, który nad nami czuwa, chroni nas i prowadzi. Nie zniechęcajmy się trudnościami, bo modlitwa jest walką o nasze zjednoczenie z Chrystusem. Chętnie rozmawiajmy z Panem, który doskonale nas zna i zawsze widzi nasze zmagania. Obecnie Ojciec Święty pozdrowi nas, Polaków, w języku włoskim. Saluto cordialmente i Polacchi. Domani ricorre la memoria liturgica della Beata Maria Vergine di Fatima. E anche il 40° anniversario dell'attentato a San Giovanni Paolo II qui in piazza. Egli stesso sottolineava con convinzione che doveva la vita alla Signora di Fatima. Questo evento ci rende consapevoli che la nostra vita e la storia del mondo sono nelle mani di Dio. Al cuore immacolato di Maria affidiamo la Chiesa, noi stessi e tutto il mondo. Chiediamo la preghiera, la pace, la fine della pandemia e lo spirito di penitenza e la nostra conversione. Vi benedico di cuore. Oto słowa Ojca Świętego. Serdecznie pozdrawiam Polaków. Jutro przypada wspomnienie liturgiczne Matki Bożej Fatimskiej,
a także 40. rocznica zamachu na życie świętego Jana Pawła II tutaj nieopodal na placu. On sam podkreślał z głębokim przekonaniem, że swoje ocalenie zawdzięczał Fatimskiej Pani. To wydarzenie uświadamia nam, że nasze życie i dzieje świata są zawsze w ręku Boga. Zawierzmy niepokalanemu sercu Maryi Kościół, samych siebie i cały świat. Prośmy w modlitwie o pokój, o ustanie pandemii, o ducha pokuty i nasze nawrócenie. Serca wam błogosławię. Przed modlitwą Ojcze Nasz i błogosławieństwem Santo Padre, usłyszymy pozdrowienie skierowane również do wiernych języka włoskiego. E pregano per tutte le intenzioni del suo universale ministero apostolico. A conclusione di questa udienza canteremo la preghiera del Padre nostro in latino, terminata la quale il Santo Padre impartirà la benedizione apostolica, che estende in modo speciale ai bambini, agli anziani e ai sofferenti. Benedirà anche i rosari e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé. Rivolgo un cordiale saluto ai fedeli. Kieruję serdeczne pozdrowienie do wiernych języka włoskiego. W czasie miesiąca maja poświęconego Świętej Dziewicy wzywamy niebieskiej opieki Madonny. Niech każdy, nad każdym z was i waszymi rodzinami. Moje myśli kieruję też jak zawsze ku ludziom w podeszłym wieku, młodzieży, ludziom dotkniętym chorobą i cierpieniem oraz do nowożeńców. Zwracam się często do Maryi Matki Wierzących. Różne formy pobożności maryjnej, a szczególnie modlitwa różańcowa, niech wam pomogą przeżywać drogę wiary i dawać świadectwo chrześcijańskie. I teraz wszyscy odmówimy modlitwę Ojcze Nasz w języku łacińskim. Pan z wami. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Wspomożenie nasze w imieniu Pana. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Dobiega końca audiencja generalna, środowa audiencja generalna, która, możemy powiedzieć, troszeczkę wraca do normalności, a więc to upragnione przez papieża spotkanie z wiernymi, które dzisiaj miało miejsce na dziedzińcu świętego Damazego w Pałacu Apostolskim. Tematem katechezy papieskiej była właśnie ta wytrwałość w modlitwie, która nie jest rzeczą łatwą, to jest też walka, to jest zmaganie. Ale trzeba, może warto przypomnieć te trzy charakterystyki: ufność, pokora i wytrwałość w modlitwie. Ja dziękuję Państwu za uwagę. Żegna się z Państwem już ojciec Paweł Pakuła i życzę błogosławionego dnia. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.